Cześć! Witam Cię na kanale Reminiscencje z podróży, a mnie nazwano Przemek Leśnicki. I w tym odcinku, oprócz tych naskalnych rzeźb, malowideł, poczynionych ręką Indian, pragnę Ci również przedstawić miejsce, które no musisz zobaczyć. Zion National Park. Zapraszam. W przedgórze Parku Narodowego Zion pozwoliło nam odpocząć. Odpoczywaliśmy cały dzień z Davidem. Zbieraliśmy wodę. No i kolejny dzień. It's the wrong time to surrender. Light me up and skip. You are the wrong line of my scarce life. What do you found in me? If I fall down, will you fall? So the dark, dark. If I bleed out, will you carry me into the light, light? Yeah. Let me believe. Let me believe. Hear the strength. Umiem sklecić zdań, które zamknęłyby majestat tych gór, ich wielkość, wspaniałość i niech tak pozostanie. Z Davidem spędziliśmy dwa wspaniałe, cudowne dni w Zion National Park. Po tych dwóch dniach przyszło nam się pożegnać. I obiecaliśmy sobie wzajemnie, że za kilka tygodni, za kilka miesięcy, ale że na pewno znowu się gdzieś spotkamy, gdzieś na szlaku. David wrócił do St. George, a ja wyruszyłem w stronę północnej Arizony. Po opuszczeniu Zion National Park zacząłem piąć się pod górę i droga prowadziła mnie przez ośnieżone przełęcze, miejscami oświetlone słońcem, ale bardzo wietrzne.
pojechałem do takiego ciekawego miejsca. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Natomiast to, co kiedyś zrobiła woda, a zrobił teraz wiatr, no jest wow. Ale nie, to jeszcze nie wszystko. Tutaj jakby zakończyła się Utah, ale zaczęła się Arizona. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Zion National Park też Cię zauroczył. A ja mówię Ci cześć. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. No, w tych okolicznościach przyrody. Do następnego.